Thank you.
Zaraz lunie i witamy Państwa. Prosimy o podpięcie. No właśnie, jest chyba troszkę lepiej. Witamy Państwa serdecznie w Miliczu, który na dziś stał się stolicą polskiej piłki siatkowej. Ogromne wydarzenie, nie tylko sportowe, także i społeczne. Wielki dzień tego miasta, które kocha sport, które szczególnie ukochało polską, nie tylko polską piłkę siatkową. Dziś będziemy świadkami pięknej gali składającej się z kilku punktów. Ta pierwsza, bardziej oficjalna, niezwykle podniosła, dzięki której gościmy tak wielkie postaci polskiej siatkówki, wielkie postaci lat 70., ale i także troszkę później. Późniejsze, ale o wszystkim będą Państwo mogli się przekonać już za minut kilka, a potem kilkadziesiąt, kiedy nasi wspaniali bohaterowie ruszą do akcji już w tej tak równie pięknej jak cała ta uroczystość hali sportowej. Uczcić minutą, może niekoniecznie minutą, chwilą ciszy pamięć tych, których zabrakło wśród nas, a którzy tworzyli wielką polską siatkówkę w przeszłości. Mam tu na myśli przede wszystkim Huberta Jerzego Wagnera, którego imieniem nazwiemy. Dziękuję bardzo. Nie byłoby oczywiście żadnej z tego typu uroczystości, gdyby nie ci, którzy zdecydowali się pomóc, którzy tworzyli komitety honorowe organizacyjne. Jeśli Państwo pozwolą, to szybciutko wymienię nazwiska tych, którzy weszli w skład Komitetu Honorowego dzisiejszej uroczystości. Przede wszystkim wojewoda. Szanowni Państwo, dziś Milicz i Gimnazjum Milickie przeżywa wielkie święto. Nie bez przyczyny nazywam to świętem, to wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, ponieważ ma ono wymiar sportowy, kulturalny, bardzo szeroki. Wydarzenie, które ośmielam się nazwać jednym z ważniejszych wydarzeń polskiego sportu, tej wspaniałej dyscypliny sportowej, jaką jest piłka siatkowa w kraju. Nigdy dotychczas na ziemi milickiej nie gościliśmy jednocześnie tylu wybitnych, utytułowanych sportowców i działaczy sportowych, mistrzów świata i mistrzów olimpijskich. Poeta powiedział kiedyś: nie pozwól, by świat unosił cię na falach swoich dni. Weź ster w swoje ręce. Ludzie, którzy dziś goszczą w Miliczu, ten ster w swoich rękach trzymali i oni doprowadzili do tego, że Polska była na ustach całego świata. Jesteśmy dumni, że przyjęli zaproszenie, przyjęli pomysł, który narodził się w klubie sportowym Gwardia Wrocław, pomysł, który wspólnie udało nam się zrealizować i doprowadzić do dzisiejszego szczęśliwego końca. Są początkiem tego, co w kolejnych latach w Miliczu będzie się działo i będziemy, myślę, co roku gościli tych ludzi, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Następne spotkanie, proszę Państwa, myślę, 15 maja roku 2004. Pana Stanisława Gościniaka, pana Tomasza Wójtowicza, pana Ryszarda Bosko, pana Marka Karwarza, pana Włodzimierza Sadalskiego,
oraz Zbigniewa Dudziejewskiego oraz Zbigniewa Zarzyckiego pana Ależego Świderka pana Wiesława Czajew pana trenera Andrzeja Marycha. Witam Władysława Pałaszewskiego, Ireneusza Kłosa, Sławomira Skupa, Krzysztofa Olszewskiego, pana Macieja Jarosza, Janusza Żydko, Bogdana Mielnikiewicza, Zbigniewa Barańskiego, Leszka Milewskiego, Marka Ciaszkiewicza. Witam prezesa klubu sportowego z powiatu mielickiego Aleksandra Magusiaka, burmistrza gminy Milicz pana Ryszarda Mielocha, przewodniczącego rady powiatu pana Janisława Kaczmarka. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu władz samorządowych, moim własnym, pana starosta Miliczan, przywitam bohaterów dzisiejszej imprezy, czyli gwiazdy polskiej siatkówki. Milicz zawsze sprzyjał sportowi, sprzyja i mam nadzieję, że będzie sprzyjał. To w Miliczu początek wielopolskie zapasy w stylu wolnym. Do ziemi milickiej pochodzi wielki kolarz Szurkowski. To w Miliczu rozwija się koszykówka, biegi długodystansowe i siatkówki. Mam nadzieję, że dzięki tej imprezie, zaszczyceniu naszego miasta przez tak wielkie gwiazdy, ten sport w tej chwili będzie się u nas dynamicznie rozwijał. Te tablice zachęcają do tego przede wszystkim młodzież. Mam nadzieję, że ta impreza stanie się tradycją Milicza i od tej pory Milicz będzie miastem polskiej siatkówki. Mam nadzieję, że z biegiem lat zabraknie miejsca na tym placu pod tego rodzaju tablicę. Drodzy goście, szanowni państwo, z tego miejsca w imieniu powiatowych władz samorządowych, w swoim imieniu,
Chciałbym podziękować za tragiczne przybycie. Chciałbym podziękować sportowcom, dzięki którym niejednokrotnie łza cisnęła się na oku i w oku kręciła się z tym, co ci wspaniali siatkarze robili dla Polski. Myślę, że ta pierwsza uroczystość, którą rozpoczynamy dzisiaj, tu w Miliczu, przy tych tablicach, mamy cztery, będzie ich na pewno więcej. Chciałbym, żeby zabrakło miejsca na tym placu, żeby tak sławne osoby, jeśli chodzi o sport, zawitały i zaszczyciły swoją obecnością Milicz. Słysząc tyle gorących słów z ust pana dyrektora gimnazjum, pana burmistrza, przyłączam się do tego, że ta impreza i ta uroczystość zapisze się dużymi złotymi czcionkami w historii naszego miasta i powiatu. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie naszych bohaterów. Pozwólcie Państwo, że w imieniu Komitetu Honorowego podziękuję gorąco wszystkim osobom, które się przyczyniły do zorganizowania tej pięknej imprezy. Wybaczcie, że nie będę wymieniał tych osób, dlatego że lista jest długa, a długa dlatego, że tak jak w siatkówce, siła tkwi w zespole. Proszę Państwa, do uroczystego otwarcia Alei Gwiazd Polskiej Siatkówki zapraszam pana prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusza Biesiadę. Proszę bardzo. I pana reprezentacji Polski, pana Edwarda Skorka. I naszych gospodarzy, pana starosty Milickiego i pana burmistrza Milicza. Zapraszam serdecznie. Nastąpi przecięcie wstępu zaraz na tym ognisku. Myślę, że każdy z panów po kawałeczku, jak to się zwykło czynić. Ja, korzystając z okazji, chciałbym jeszcze gorąco podziękować ekipie z Częstochowy, siatkarzy z Częstochowy, działaczy z Częstochowy, trenerów, która zawsze jest blisko takich spraw, jakimi dzisiaj mamy choćby do czynienia, która zawsze wspomaga tego typu inicjatywy, uświetnia takie uroczystości. Także serdecznie dzięki Częstochowo. Tak jak serdecznie dziękujemy dzisiaj Miliczowi. Szanowni Państwo, raduje się serce moje, kiedy stojąc tutaj w tej podniosłej chwili, w tak znakomitym gronie, mogę skierować w Waszym i swoim imieniu westchnienie modlitewne do Boga. Cieszę się, że uczymy się wzywać imienia Pańskiego i Jego opieki nie tylko w chwilach doświadczeń, kiedy cierpimy i jest nam ciężko, nie tylko w zaciszu świątyni Pańskiej, ale również pragniemy, ażeby Bóg był obecny w takich społecznych przedsięwzięciach, w takich pięknych inicjatywach, w otwarciu których dzisiaj mamy zaszczyt uczestniczyć. Gaudem Mater Polonia, niech słowa tego hymnu pomogą nam dostrzec głębszy sens, kochani, dzisiejszej uroczystości. Pragniemy, aby ten dzień zapisał się na trwałe w pamięci nie tylko tutaj zgromadzonych, ale aby stał się podwaliną pod budowę nowego, lepszego obrazu naszej milickiej społeczności. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, prośmy teraz Pana Boga, ażeby chciał pobłogosławić tych wszystkich, którzy wspierają powstawanie tego społecznie oczekiwanego ruchu. Niech obdarza ich swoją siłą, aby w chwilach przeciwności nie zamywali się, tylko dążyli do osiągnięcia założonych celów. Wdzięczność, kochani, jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy na różnych drogach życia, słowem i przykładem,
kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości, poświęcenia dla braci. Dzisiaj zgromadzeni przy murach tej wspaniałej hali sportowej pragniemy utrwalić w sercach i w kamieniu naszą wdzięczną pamięć o wybitnych sportowcach, siatkarzach, nauczycielach i wychowawcach, którzy w trudnych chwilach naszej ojczystej historii mieli odwagę mówić prawdę i szczec jej w umysłach młodzieży i którzy oddali swoje siły i życie również w służbie ojczyzny i narodu. Siatkówki przed Państwem przykryte cztery płyty z brązu. Trafię tu, skoro prawie sami złoci medaliści, ale płyty są z brązu. Płyty, na których widnieją cztery nazwiska i na których za chwilę bohaterowie, właściciele tych płyt odcisną swoje dłonie. I w ten sposób rozpocznie działalność, swoją działalność Milicka, ale jak gwiazd polskiej piłki siatkowej. Ja myślę, że można powiedzieć, że światowej piłki siatkowej, jako że to są w zdecydowanej większości, a może w całości wielkie postaci nie tylko polskiej, ale też światowej siatkówki. Prosimy zatem jako pierwszego kapitana wielkiego polskiego zespołu z lat 70. pana Edwarda Skorka. Pan Edward Skork, obecnie działacz. Edward Skorek to wprawdzie przystojny, ale jednak mężczyzna, chciałem zwrócić uwagę, a nie pretty woman, ale nie szkodzi. Na pewno jest znakomitym człowiekiem siatkówki, światowej siatkówki, jak wspomniałem, obecnie działacz Światowej Federacji, trzykrotny olimpijczyk, mistrz świata z roku 1974, złoty medalista olimpijski z Igrzysk w Montrealu z roku 76, trzykrotnie w ogóle uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, był też trenerem kadry narodowej, 284 występy w reprezentacji Polski w latach 1964-76. Ogromne brawa dla Edwarda Skorka i również brawa dla członka kapituły Macieja Jarosza, przewodniczącego kapituły Macieja Jarosza, któremu przypadł w udziale zaszczyt, mam nadzieję, Macie, że tak mogę to określić, wręczania pamiątkowych certyfikatów swoim znakomitym kolegom. Jako drugi Tomasz Wójtowicz. Ogromne brawa dla pana Tomasza, ciągle znakomita sylwetka, jeszcze pozostało nieco do 50, już nie za wiele, urodzony w Lublinie, grający w tymże mieście, potem w Świdniku, a potem w Legii Warszawa,
mistrz świata z roku 1974, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z roku 1976, uczestniczył także w następnych igrzyskach w Moskwie, kiedy reprezentacja Polski zajęła miejsce czwarte, 4 razy zdobywał medal srebrny, mistrz... Właścicielem trzeciej tablicy zostaje od tej chwili Ryszard Bosek. Człowiek Kaczku bardzo bliski, jako że urodzony w Kamiennej Górze, nieznany Ślązak. Zawodnik promienia Bilownice, trzykrotny olimpijczyk. Złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, oczywiście złoty medal także podczas Mistrzostw Świata w 1974 roku w Meksyku. 3 razy srebrny medalista Mistrzostw Europy, dwukrotny mistrz Polski zespołem promienia. 359 występów w reprezentacji. No i właścicielem czwartej tablicy staje się ten, który wprawdzie nie zdobył złotego medalu podczas Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, ale towarzyszył choćby naszym siatkarzom podczas tych pięknych Igrzysk Olimpijskich, kiedy jedyny raz w historii zdobyliśmy złoty medal w 1976 roku, wówczas jako już znakomity sędzia międzynarodowy. Wcześniej grywał w reprezentacji Polski, to grywał dość często, osiągał znakomite rezultaty jako siatkarz wrocławskiej Gwardii, potem jako trener najpierw RS-owi, potem Gwardii Wrocław, dochodził z tymi zespołami bardzo wysoko w rozgrywkach europejskich, puchary między innymi z Gwardią w roku 81 wywalczył trzecie miejsce, pan Władysław Polaszewski. Warto wspomnieć, iż w roku 1969 podczas drugich mistrzostw Europy juniorów Polacy wprawdzie wywalczyli siódme miejsce, ale pod kierunkiem Władysława Pałaszewskiego aż 6 siatkarzy poczyniło tak wielkie postępy, że byli potem członkami tej pięknej, wielkiej drużyny olimpijskiej z roku 76. Ma na myśli panów Boska, Karbarza, Gawłowskiego, Begla, Sada. A więc Maciej do końca.